Fajne, fajne boisko, naprawdę dobrze się grało, jeszcze deszcz był, to naprawdę piłkarska taka pogoda, której każdy piłkarz kocha chyba w tym życiu i nie wiem, wygraliśmy ten mecz, jesteśmy bardzo zadowoleni, jedziemy do domu i przygotujemy się do następnego meczu. Można powiedzieć, że odrobiliście, że tak powiem, tamten mecz, przegraliście 2-1 z Chorobrym, teraz 1-0. Jest satysfakcja? No jest, straciliśmy wtedy takie śmieszne bramki, dwie z autu, no to dzisiaj już wiedzieliśmy, że musimy być przygotowani na te auty, że oni będą tak samo dalej rzucać, no to dobrze przygotowaliśmy się, byliśmy przygotowani na to i z tyłu zagraliśmy kolejny mecz na 0, a z przodu strzeliliśmy bramki, no to trzeba, to co trener wymaga od nas. Mecz był bardzo trudny fizycznie. Chrobry cofnął się i grał defensywną piłką. Musieliśmy gdzieś cierpliwie rozgrywać i uważać na ich kontry, bo taki był ich styl i tak grali gdzieś tam, tak jak mówię, cofnęli się. Musieliśmy być bardzo, bardzo cierpliwi i to się opłaciło. Zdobyliśmy bramkę, kontrolowaliśmy, tak uważam, całe to spotkanie. Chrobry nie miał większych sytuacji poza gdzieś tam sytuacjami stworzonymi tak naprawdę z chaosu, umówmy się. Także taki był plan, przyjechać tu i wygrać, tak jak mówię, wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale na koniec dnia liczy się to, że mamy 3 punkty i jedziemy dalej, tak jak mówię, pokazujemy swoją wartość i tyle, jesteśmy pozerni na kolejne punkty. Dobry wieczór, bardzo się cieszę z 3 punktów na trudnym terenie. Na pewno trudno gra się z zespołem, który walczy o utrzymanie i który potrzebuje punktów, tak jak Chrobry, który jest zdeterminowany i zaangażowany w to, co robi. Także wiedzieliśmy, że to będzie trudny dla nas mecz. Chrobry pozwolił nam grać. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będziemy musieli grać w ataku pozycyjnym i ten mecz być może nie był jakoś jakościowo dobry. Natomiast no, staraliśmy się być cierpliwi w tym ataku pozycyjnym. Staraliśmy się konstruować akcje w różnych sektorach boiska, wychodziło to raz lepiej, raz gorzej, natomiast no jedna z takich akcji przy naszej cierpliwości skończyła się bramką i istotne było to, że nie pozwoliliśmy Chrobremu po stracie piłki przejść do szybkiego ataku i tak naprawdę nie zagrozili nam w tym elemencie, w tym meczu, a to było na pewno celem trenera na to spotkanie, bo chciał grać na kontrę, na przechwyt, także tutaj podwójnie cenne, że potrafimy grać któryś mecz już bez straty bramki. To jest wartość sama w sobie, także dopisujemy 3 punkty. Cieszymy się, pniemy się w tabeli, także o to nam chodzi i mam nadzieję, że następny mecz u siebie, bardzo ciekawy, bo z GKS-em Katowice, z drużyną, marką, firmą, która też bardzo potrzebuje punktów, także my już myślimy dzisiaj o tym spotkaniu. Ja życzę Chrobremu utrzymania w pierwszej lidze, bo jest to, myślę, stabilny klub, fajnie prowadzony i z bazą taką, której pozazdrościć mogliby pewnie niektórzy w pierwszej lidze. Także kibicuję też Grześkowi, bo jest to mój kolega od wielu, wielu lat. Także dzisiaj my wygraliśmy, natomiast życzę utrzymania Chrobremu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Artur Dębowie, Telewizja Master. Nie myśli pan, że Chrobry jak na drużynę, która potrzebuje punktu, zagrał zbyt bojaźliwie? Wie pan, no taką taktykę przyjął trener Niciński. Myślę, że po meczu zawsze można dorobić ideologię, natomiast być może, tak jak pan mówi, no to trener Niciński na pewno to oceni. My mieliśmy swój plan na ten mecz. Wiedzieliśmy, że będziemy grali w ataku pozycyjnym, bo w zasadzie 90% spotkań w tej lidze tak musimy grać, bo przeciwnik oddaje nam piłkę. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bardzo dużo czasu poświęcamy na to w treningu w tygodniu, także no cieszę się, że jeden z tych ataków pozycyjnych przyniósł dzisiaj bramkę. Natomiast powiem szczerze, no oczywiście spodziewałem się, zresztą na gorąco powiedziałem to trenerowi tutaj po meczu Nicińskiemu, że spodziewałem się, że po przechwycie jednak Chrobry będzie groźniejszy, mając takich piłkarzy jak Machaj czy Drewniak, ogranych na poziomie ekstraklasy, czy Mikołaj Lebedyński, którego prowadziłem kilka lat, to wydawało się, że będą groźniejsi. Natomiast ja się cieszę, że my jesteśmy też w stanie zabezpieczyć się po stracie piłki, bo to też jest istotne, że nawet w tym ataku pozycyjnym myślimy o tym, co będzie po ewentualnej stracie. To jest bardzo ważne w dzisiejszej piłce. Ta asekuracja, przejście
z obrony do ataku i odwrotnie. I także to mój zespół dzisiaj realizował i te kontry przerywał w zarodku, także z tego mogę być na pewno zadowolony. Pierwszy połowy to nie było trudne, bo jeśli Chrobry się chciał wybrać do kontry w dwóch zawodników, Lebedyński, który zbija, i Machaj, który go podpiera, to tak naprawdę nie mieliście dla wiele pracy. No to jest pana ocena, ja się cieszę, że ten mecz się tak potoczył, bo tak jak mówię, no każdy mecz wyjazdowy w pierwszej lidze ma swoją historię, jest trudny. Ja przypomnę, że my wyszliśmy z bardzo dużego i głębokiego kryzysu w tym sezonie i cieszę się, że ten zespół z dnia na dzień rośnie, że jest coraz lepszy, coraz pewniejszy, także mogę oceniać tylko grę moich piłkarzy, zdając sobie sprawę też z tego, że tych niedostatków w dzisiejszym meczu też było sporo, bo myśleliśmy, że też w ataku pozycyjnym potrafimy mimo wszystko dłużej utrzymać się z piłką na połowie przeciwnika bliżej bramki, bo to było też dla nas istotne. Ta gra była dosyć szarpana, ale tak jak mówię, byliśmy cierpliwi i doczekaliśmy się nagrody w postaci bramki, także wydaje mi się, że mimo wszystko z przebiegu gry zasłużyliśmy na to, żeby w tym meczu wygrać. Dobry wieczór, na pewno jesteśmy w smutnych nastrojach, ale sami sobie tego piwa naważyliśmy i powiedziałem szatni zawodnikom, że jesteśmy w trudnej sytuacji, gramy o utrzymanie, a niektórzy zachowują się, jakby to utrzymanie było pewne. I to o to mam pretensję, że niektórzy grali zbyt miękko, a tu trzeba walczyć. I 6 meczów jest do końca, my ciągle mówimy, że jest fajnie, ale no, czekają nas 2 najważniejsze mecze. Ze Stomilem i z Garbarniem u siebie nie wyobrażam sobie większej jakby determinacji w szeregach mojej drużyny, bo dzisiaj przegraliśmy mecz po dziwnej bramce. Nie wiem, jak ta bramka wpadła, ciężko mi to ocenić. Liczyliśmy na swoje sytuacje. Nie było ich za dużo, ale też wiedzieliśmy, że gramy z dobrą drużyną. To jest spadkowicz z Ekstraklasy, który dobrze funkcjonuje i niestety, no ja to mówię po raz kolejny, trzeba dalej pracować. Ja za to odpowiadam i powiedziałem jeszcze raz, nie wyobrażam sobie, żeby nasz zespół nie zdobył punktów w Olsztynie i trzeba tutaj zrobić wszystko, żeby punkty dopisać sobie. Dziękuję.